Siemareczko, jestem Pepetym Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj wyczynimy sobie księżyto. Jak widzicie, że ten zbiornik sobie ukosiłem, bo leje księżyto, zajebiście się oddaje. W tym roku lecimy jeden przejazd. Jedną stronę. Zbiornik zrobiony. Więc naprawdę w tym roku być może księżyto odda mi najlepiej. Dwa zestawy oczywiście spięte, przygotowane do odwozu. Rzecz jasna, czekajcie. O. Wiecie, tak żeby nam pasowało. Dwa zestawy jest biedny. Dobra, teraz poprzeczniaczek sobie przetniemy. Mogę, że trzeba, wiecie, ogarnąć temat związany właśnie z tym cięciem. Jakoś tutaj mniej więcej trzeba płacić. No coś tutaj. Coś mi się tu. Tak, kosimy na koncie 5700. Dostałem. Dostałem. Miałem pasować, byłem kosić zboże na usłudze. Zrobiłem 6000, fajne pieniążki. Wiadomo, tutaj można powiedzieć, że 250 poszło tam na jedzenie, na takie typu rzeczy. Więc się nie ma co patrzeć na to, by chciał. Mam nadzieję, że kina głośno będzie za nas gry, bo coś mam wrażenie, że jakoś głośno jest. Wiem, będziemy spiewać, na razie ja sobie to przestawię, żeby tak to było trochę ciszej. Bo też te mątki, jak się mówi, widzą, nie wiem, się nie dają. Nie wiem, kurwa, wysoko się nie mogę. O, ładne. Prosimy, czy to jest to ostatnia uprawa, która będzie księta na lipcu. Tam widzicie, deszcz. Zaraz może być mlunąć też. Prosimy to na, chyba no, szybko. Z tego względu, żeby to jak najszybciej ogarnąć. Belki jeszcze nie zwiedzione z żyta, wiecie, na razie te terminy gonią pod względem tego, żebyśmy tylko posili zboża u siebie i po ludziach. No więc tutaj wiecie, trzeba łapać okazję. U siebie to mnie teraz mam tylko pomianę przężydło, a owiec mam na i pszenicę mam na lipc. Na sierpniu pewnie będę miał, ponieważ no co, się nie dojrzało po prostu zboże, więc to będzie wszystko w sierpniu. Jeszcze tam dzwonili do mnie odnośnie właśnie cięcia, żebym pojechał jeszcze ściął. Właśnie 5 hektarów żyta. O 500 zł liczę, 2,5 tysiąca myślę, że zarobię. Tak pi razy oko liczę. Właśnie więc no troszeczkę mam tu wzbogaci nasz portfel, naszą portfela. Więc dobrze to było. Czekajcie, to przecież trochę gierkę w chapkach, bo naprawdę kurna jest za głośno. Ładnie sypie, to będzie poprzeczniak ścięty, tam sobie pojadę, chociaż obecny jeszcze raz poprzeczniak. No jest troszeczkę tego towaru, więc może to lepiej od tym żyto, jak te żyto mi oddało. Też żyta też nie mam co narzekać, jednak faktycznie za żyto będę kupiłem pole, więc agendy nie ma. Proszę nie polec łąkę. Łąka też jest do ogarnięcia, nie wiem kiedy ja to zrobię, ale spokojnie postaram się to ogarnąć. Jak nie nasiano, to na siano pszczonki też będzie miało dobrze i powinno być elegancko. No bo co, zaraz musiałem kupić folię, siano pszczonki, bo już powiedzmy jakieś 1400 złotych, 75 folia, więc wiecie, no troszeczkę by też trzeba wydać. Mam bardziej chyba wydać na siatkę samą. Jeszcze tyle mi nie idzie. Pomyślę do jeszcze folii dołożyć. Ale zobaczymy. Dobra, na początku powiem, że muszę sobie chyba przyciszyć grę. Tylko gdzie to kuzima wszystko jest? To przyciszanie. Dobra. Może zaraz będzie dochodzić. Oj, to zażył lepiej. Mogę tak jak się zrywa. Dobra, lecimy teraz w drugą stronę. Zaraz sobie złożymy, żeby tam się naspiewało na tego przyczepę. Bez sensu. Nie wiem, gdzie tego będzie. Znaczy, patrząc wizualnie, dużo tego nie będzie. Czyli tych dwóch zestawów nie będę miał zespanych. Chociaż chciałbym się mylić, wiadomo. To też nie jest jakiś dużych pieniądze, chyba 600 niecałe. Więc no... Cena nie powala, no ale w życiu rany tak samo, że cena nie powala, że ta żyta, więc tu się nie ma co dziwić.
Idzie teraz, że trzeba się trochę odbijać. Od tego dna naprawdę jest troszeczkę w dołku finansowym, a wydatki są spore. No bo tak. O Jezu. Nie znalazłem tankować. Teraz też. Miałem około 3000 zł do pełna. Nie będę się jeszcze na tych usługach jeździć, to przez pewno, więc 3000 trochę boli. Ale jednak, no usługę pewnie sobie jeszcze też nałożę. Najmę. Zapewne nie najmę, na załogę zarobię. Więc nie mieć takiej tragedii. Mam taką, będę mieć cichą nadzieję. Tak to wyjdzie. Fajnie, nagrywam, to jest sobota. Nagrywam sobie to już na środę, więc naprawdę wszystko jak dobrze mi to idzie. No na wiecie, nagrywam dużo więcej materiału, bo nie wiem. A chciałbym do 15 lipca nagrywać wszystko praktycznie, na mniej większość na wakacje. Żebym powiedział, później jest żniwa, nie żniwa. Wiadomo, że pasy pożniwne tego wszelakosy itp. itd. Więc soboty będzie. Dzieciaki jeszcze przyjeżdżają w siostry, więc muszę mieć to ogarnięte w 100%. Nagrywane będę mieć jak najwięcej. Jeśli wiem, że będę miał materiału mało, to będę pewnie nagrywał co do ludzi, będę wrzucał. A żebyśmy mieli do końca wakacji, po prostu materiał już ogarnięty. To wszystko. Tych ogłoszeń parasianów. Dobra, tu jakoś w jedną stronę zbytnio nie leci mocno, ale też nie ma tragedii. No 50-60% będzie w jedną stronę. Ponad 50%, więc jeszcze mi się pokreśniak. Uda mi się ma. Chyba raczej jeszcze machnąć. Mogę trochę po prostu dalej ustać. Bym troszeczkę miał osłanie i ten pokreśniak sobie tu wyciąć. A da to sobie trochę. Źle zrobiłem, ale dobra. A sobie to rozkminimy tak, żeby nam pasowało. Nie będzie takiej tragedii. Dobra, teraz tak. Puszczamy zaraz chyba, żeby to wykało. No elegancko, to sobie opuścimy, jakoś tutaj będzie. I Zonek sobie daje radę, jak najbardziej. Tragedii nie ma, chodzi ładnie. No powiem szczerze, że było tam parę, było tam parę mankamentów, ale te zagłoszowe na szczęście sprawy były. A tu już chyba mówię po poprzednim odcinku, mówię o tym temu, o tym. A tak to tam wiecie, Mizonek chce praktycznie lepiej zmalować, sprawdzić, no i można ciąć sobie zburzę elegancko. Dobra, ja sobie to tak zostawić, bo nie chcę tutaj przy tym budynku zbytnio tutaj sobie uderzyć. To szkoda by było tej kombajnu. Nawet nie zawracam, nie ten, tylko sobie wyłączę może, żebym po prostu miał to lepiej ogarnąć. Zestaw tradycyjny, czyli usus z przyczepami, no i case z przyczepami, tak mi się zdaje, że najpierw do odwozu, case z pracą, więc tak bardziej. Wiecie, jak się ma takie tyle ciągników? O Jezu, tyle ciągników, to można sobie trochę tu manewrować tym wszystkim. Pod tym względem. Zobaczmy jeszcze dla pewności, ile mamy teneza. Księżytą, bo tego chciałbym zobaczyć. Księżytą, księżytą. Księżytą, no nie wiem, no 600, no ba, 600 zł. No to kokosów z tego nie będziemy mieli. No ale zawsze to jest coś. Zawsze to jest parę groszy, które na pewno mi pod tym względem pomogą. Wiadomo, górnym zarobkiem to i tak mamy oczywiście co. Mamy mleko, więc tu się tam nie ma co bać tego. Teraz tylko zastanawiam tutaj nad jeszcze jedną opcją, którą zrobić na tym polu. Bo się staram, czy na dużym polu zaszedł sobie żyto, żyto, rzepak. Tutaj gdzieś będziemy mieścić, nie zaszedł sobie rzepaku. Ale chyba tam to nie na całości. Nie, na całości jeszcze rzepaku nie było tutaj. Więc muszę pomyśleć, czas się na pewno zrobić sobie rzepak. Też mnie bardzo koci pola, właśnie pszenica, owiec, tamte pola. Zasiać sobie rzepakiem, żebym mógł, wiecie, elegancko jakieś mniejsze pole
robić sobie właśnie rzepakę bytę w mycie. W tym roku rzepak no stosunkowo, no, no powiedzieć, nie wypali. To na żołku na tego roku boję się, że jednak trochę reszta tych zbóż też zbytnio no, nie zapali, nie wyjdzie mi tak jak bym chciał. Nawet motyle wytrzyma siła wyższa, ale pod względem właśnie urodzaju. Patrzę, bo tutaj na księżycu to lepiej oddaje, nie wiem, czy też rzepak był jakiś tam w piątym roku lepszą może odmianę miał. Nie wiem, może kwalifikat taki może lepszy kopie teraz. Może tak to teraz tego nie wiem. Pogadam, doradzę się. Właśnie parę ludzi, może mi coś tam doradzą, odnośnie właśnie tego, jak tam z tym rzepakiem sobie powalczyć, jakie działania popalić, co tam po prostu zrobić. Tak, dzisiaj sobie robimy cięcie. W tym odcinku będziemy jeszcze na lipcu, to nie zdarza się praktycznie pewnie w ogóle. Siadzi to na kiszonkę, no właśnie po rzepaku pod kukurydzę. To będziemy sobie właśnie to ogarniać. Po prostu tak, żebyśmy mieli, wiecie, jak najlepiej tego towaru, bo tego towaru nam nawet brakuje, że to jednak nam troszeczkę wspomogło to wszystko. Że to też jest tam się na Lucerną, tylko Lucerna to znaczy szczerze sprawdzić chyba na tym mniejszym kawałeczku tam właśnie po tym rzepaku. To by w ogóle wypaliło. To by miało rację tu, czy lepszy dziwnie. I no, trzeba to potestować. Też muszę pokombinować, bo chcę wybrać na jedno fajne pole, które już mam możliwość do kupienia, tylko powiedziałem, że nie, o Jezu. To mnie tak kuziłem, niby mam manualne wysypanie i tak mi chyba wsypuje automatycznie, nie wiem. Nie rozumiem tego. No mała się. I tak. Pole dogadane odnośnie kupna. To jest tam, gdzie szukaliśmy przy talerzowaniu właśnie pola na kupno. I podobało mi się jedno pole i będę chciał je kupić. Właśnie, bo myślę, że ten już teraz po tych żniwach po co zbiorę właśnie z pól. Najlepszy nasz na pole, po prostu tak, żebyśmy mieli jakąś fajną tutaj rozwijanie się, tak, bo prowadzę odcinki nagrywam na danym polu, no przeważnie to pole się powtarza. Właśnie chyba całej kazałości chyba raczej jeszcze nie było, jak się nie mylę, tego pola. Na mnie w zbiorze. Siewie chyba był. Może też pewności nie mam. Więc no jestem ciekaw, jak to skupina nie widzi. Jak się dogadam się z tym gościem, może widzierzawę na wiele będę. To pole pod nie wiem. Pod to, ale na pewno pod to jak się ogniesz. No też. Raczej jest zimowe, znaczy na zimówki lecieć, żeby po prostu teraz mi powiedzmy się, to pole nie było dla mnie stało, to się mi bez użytku, tak płaciłbym dzierżawę, a pole by stało. Wiadomo, jeśli powiem dzierżawę, która już była wcześniej ziamanta, to wiadomo, że jednak to musi troszeczkę odleżeć na niektórych upraw, a teraz jak świeżą dzierżawę wziął, no to jednak będę chciał wziąć to w miarę od coś konkretnego. Bardzo uzbieram fajne pieniądze, tam fajne 40 tysięcy niecałe. Jak się nie mylę, muszę sprawdzić. Bo mniej więcej po jarek, które to jest pole. Przy mojej dzierżawie dużej. Lecz w sumie patrzyłem ostatnio, że ja mam tylko dwie dzierżawy. Mam tutaj dwa dzierżawy i wszystko dwie dzierżawy były rzepakiem. I tylko tyle. Masz się zdziwiłem. Z tymi dzierżawami, bo tam praktycznie wykupywałem te nie dzierżawy. No to bym teraz się połączyć z tym, że to płaciłbym czasą, to jest wszystko pięknie ślicznie, tak? O to chodziło. Co to chodziło? Więc mi to pasuje. Oj, wolę, żeby... A parę sobie nie chwala, to nie chwala życiego nagrywania. Chciałem powiedzieć. A mówię i się właśnie zdziwiłem, że mam tylko jedną, mam tylko dwie dzierżawy, które no właśnie były związane z dzierżawkami. To mnie właśnie rozwaliło system. Tak to mi się ułożyło w tym roku, że dwie dzierżawy miałem równocześnie, no, dwie dzierżawy były dzierżawkami.
Wiesz, aż się tu zdziwiłem. Nie powiem. Więc dzierżawkę jeszcze mógłbym wziąć. No, ale czy będzie sens? Sprawdzę, czy w tym roku uda mi się jeszcze coś zbierać pieniążków na jakieś pola. Konkretniejsze, nie, jak nie, to wtedy wiadomo, będziemy brać dzierżawy. I wtedy powinno być elegancko. Bo też chcę się rozwijać w dobrym tempie. Już jest chyba około 130 odcinka, jak się nie mylę. Więc to już trzeba się rozwijać, tak? Jakoś takiego spektakularnego rozwoju nie zrobiliśmy, moim zdaniem. Wiadomo, się grali na multiplayerze, byśmy grali, nie wiem, rywalizująco. To może to jeszcze inaczej wyglądało. A tak patrząc, no to wiecie, sobie tak mniej więcej duka, można powiedzieć. Ja się wymieniam maszyny, jakieś pojedyncze, niż jakiś konkretny sprzęt idę. To też się troszeczkę dziwnie, chociaż teraz patrząc tam, chociaż patrząc z perspektywy, troszeczkę poszliśmy i tak do przodu, tak? Może nie jak spektakularnie, ale jednak poszliśmy. Pod tym względem, bo jednak co? No inwestycja w jeden obiekt, w drugi obiekt. Oba właśnie. To nie są małe pieniądze, bo to jest około 600 tysięcy, żeby na 600 tysięcy. Z sprawami nawet. To nie jest mało. To się nie ma co dziwić. A tych obotów można było postawiać, a stawiać. Tylko, że pieniędzy nie ma. Wiadomo, jeszcze ten rozwój musi być, bo tak, jałówki są dzielne. Jeszcze nie są wycierane. Krowy tak samo. Nie zapewne zaczniemy zarabiać tak naprawdę duże pieniądze z mleka. Na tym już dochód się zacznie naprawdę 100% z samych mlek, z tego całego mleka. Bo w tym momencie mówię, mamy tylko 25 krów, które doją. Jałówki czekają na ucielenie. Więc tutaj wiecie, trzeba troszeczkę poczekać. Wiecie, no jeśli będzie, wiadomo, jeszcze mam kredytu, mam ogrom, bo kredytu mam 340 tysięcy, coś w tym stylu. Więc podejrzewam, że z mleka będę chciał po prostu spłacić kredyt i to wszystko. Zależy się też, jakie pieniądze będziemy mieli za mleko. Fajne te okazałości, czyli 50 sztuk modowych, czyli załowizny z tych jałówek, które się wycięną i z tych. No to musiałem zobaczyć właśnie, jak to będzie finalnie wyglądało. Jestem dobrej myśli pod tym względem, ale wiadomo, to chcę lekko gdybać. A finalnie zobaczymy, jak to wyjdzie. A tym dokładnie na tego kredytu, to mnie to zastanawia, prawdę mówiąc. Czas czwarty przejazd na odcinku. Faktycznie bez przerwy jeżdżenie. Myśmy praktycznie mało to odposili. Dobra, teraz tak, cyk. Ja sobie nie wiem, czy złożyć. Powolę, czy może tak się zmieszczy? Dobra. Tak, odnośnie pola, które wstępnie się dogadałem. Już wam pokazuję, tutaj to jest dzierżawa. No i teraz 138. To jest 19 tysięcy? Co się dzieje? No to nie ma bata. Teraz po pszenicy kupujemy te pole i będziemy stać, albo tu myślałem pewnie o tym polu tego. I będę chciał tam ważną akcję zrobić. No to nie wiem coś. No, 19 tysięcy razy byśmy mieli chyba z tej przężyta, tak mi się coś zdaje. A jeszcze wracając do kredytu. Kredytu mi zostało 324 tysiące z szopy. Nastawienia szopy. I mam 7 tysięcy do spłaty z tego kredytu na chyba byki i na zadaszenie całych byków. No ale wiadomo, już odpłaciłem 10 tysięcy, bodajże, tak, 10 tysięcy chyba, jak się nie mylę. Więc tu wiecie, naprawdę jeden zrobię strzał i będziemy mieli to z głowy. Na pewno, wiadomo, byki, na upad tego byki pewnie by go spłaciły.
tak tuż czuję. No wiecie, patrząc na to, no to mam ładowarkę za bagatelne pieniądze, bo nówka ładowarka kupowana z salonu, czy tam, no z firmy, najwięcej się maszynami, rolniczymi, gdzie budowlanymi, bo to patrząc, to jest budowlanka ładowarka, nie jest to typowa ładowarka rolnicza, tylko to jest budowlanka, tego co ja przyjąłem na Onyxach, na Allegro i tak w innych ogłoszeniach amerykańskich itp. itd. To jest ładowarka, o dziwo, przegubowa, no wiecie, to jest ładowarka amerykańska. I to jest do tego, to jest ładowarka budowlana. Tego nawet nie widziałem. No ale wiecie, no koszt 440 tysięcy za taką ładowarkę. Do tego 60% prawu dostałem zwrotu, czyli wypłaty, jak się dogadałem. Ale to tam mało. 60 tysięcy. 60% to tam. No i 195 tysięcy mi wyszła jeszcze z delikatnym tym osprzętem, który posiadam, czyli od krótkowodyl, do tego właśnie jeszcze chwytak, bo dziwo chwytaka nie miałem od gospodarstwa, pożyczyłem od sąsiada i teraz się pożyczyłem, co dwa kupiłem sobie właśnie ten chwytak. Ale patrzcie, no ona jest ładna ładowaczka, a sobie tam stoi teraz, bo wypychany obwodnik właśnie był. Tego obwodnika jest tyle, że nie wiem, co będę z tym obwodnikiem mówił, ale coś trzeba nic z nim pomyśleć i zrobić. Żeby to po prostu ciepło nałożyć. No, nie widzę, to jest dużo, ale myślę, że to jest też tam 400 tysięcy, około 400 tysięcy litrów. Właśnie na ulicy. Więc tak dobrze pójdzie, to będę miał wszystko teraz lał pod zboża. No i ulicę ma pod kukurydzę i pod rzepak i łubin będę siał tylko i znaczy będę rzucał obwodnik, bo a no i ulicę będę dał tylko na pod zboża. Zobaczymy, czy będzie lepszy efekt, czy dobrze to zadziała, czy właśnie nie. No ma nawet ciekawości, ciekawostki bardziej chciałbym powiedzieć, ciekawości, ciekawostki, czy to będzie lepiej się zdawało egzamin, czy właśnie jednak obornik, nojowica, nawóz. Tego nie wiem, chcę zobaczyć. No wiadomo, nawozy też trzeba gdzieś zamówić. Z 15 ton i salety, chociaż, żeby tak usiłczyć pod nojowicy na wiosnę, później. No trzeba będzie dobrze pomyśleć, a to ogarnąć temat tego wszystkiego. No trzeba pieniążków na tego nazbierać, ale myślę, że coś tam z tego będzie, tak? Jeszcze mam troszeczkę soi, mamy jeszcze pszenicy, mamy jeszcze owsa, więc troszeczkę tego mamy kukurydza. Wiadomo, to będzie chyba typowo kieszonkowa w tym roku, no bo raczej wątpię, szczerze mówiąc, że jeszcze stać mi na kieszonkowkę. Znaczy na ziemię, przepraszam, kukurydzy. Więc wszystko pewnie raczej pójdzie na kieszonkę. Tam też potrzebuje tak około 200 tysięcy do samej kukurydzy. Dlatego 200 tysięcy 200 ton. Znaczy jak siano kieszonki. No i znaczy siana. Więc patrząc tak minimalnie pół miliona litrów potrzebuje, na przykład mikowo policzmy. Pół miliona litrów potrzebuje samej paszy na to, żeby wykarmić to moje ogóry. Czy to dużo, czy mało, no to jest kwestia zgodna. To wiecie, ja tak wybitnie tego nie wiem, ile dokładnie będę tego ogarniał. Bo tego nie wiem. Muszę się dowiedzieć o rzeczkarnie, czy szukam sobie ewentualnie urzędówki, czy coś w tym stylu. Żebym po prostu mógł sobie na spokojnie zamusiąć. Żeby z jednej strony musiał to najmować. Ale pole jest podkręcone, to pewnie powycinane na tym polu, widzę, z boksu. Ale na swoim, tak wiecie, na jakimś pokręconym polu, to raczej będzie ciężko to ogarnąć. Ale wiecie, trzeba powiedzieć, gdzie coś myśleć. Może się czekanie sobie wykupię, wiadomo, przyszłościowo mówię. Nie to w tym momencie, że je kupię czekanie za 140-180 tysięcy. Wiecie, bo to już jest, bo już naprawdę limitny
A koszt eksploatacji też kosztuje, niby samowystarczalny człowiek, ale z drugiej strony też zbytnio nie. No bo jestem sam, teraz mam już kogoś, żeby czekanie ogarniał. No to też mi to nie pasuje. Więc chyba, że będzie usługa ogromna. Wiadomo, pewnie usługa się tak posłuży, pewnie jak dwa sezony temu nie są to nie było, że dopiero policzałem. A nie wiem, jeszcze zobaczymy. W tym momencie zobaczymy. Może coś innego kupię, jakiegoś fajnego dziennika. Nie wiem, będę szukał sobie na spokojnie, jest i pies w sumie. Będę to mieć praktycznie ogarnięte, można powiedzieć. Więc będę, no a ja jeszcze jestem w kropce, 51%. Może byśmy dojechali, może byśmy nie dojechali, ale tego nie wiem. Wolę nie ryzykować. Wezmę sobie tutaj elegancko błogany. Ojej. Patrzcie, jak mi nie wierzę. Aj, jak mnie popchnęło, ty. Kuźma. Dobrze się nie tu. Mizun jeszcze z takim zbiornikiem wysypał, wyjechał. Nie no, patrz, to nie tak źle jest tego tonalu. Przecież to dobrze nawet oddaje. No ale pewnie taki długi zestaw nie będzie, pewnie dobrze, tak? Ale że to... Nie miałem też w sumie tyle hektarów. Tam było 2 hektary, więc już się nie ma co dziwić. Powiem do... Czekałem, to żyto pożycie dał. To tutaj żyto teraz dał, a tam przeżyto. Zobacz, wtedy mi to wyglądało. W sumie nie głupia opcja. W moim przypadku. Bo ja też potrzebuję dużo spumy, potrzebuję dużo zboża. Będzie na galuki, żeby kupić. Mianolki, żeby kupić bydło, to wszystko, no trochę tego potrzeba, pieniędzy na to, więc no trzeba trochę to będzie pokminić. Wiecie, no chciałbym mówić samemu, ale mobilne myślniki, które tutaj już nawet wam nie zapatrzę, naprawdę, to ja nie ma nawet czegoś konkretnego, żeby sobie przyjechać tutaj i mieszać sobie paszy, no tak niestety, no nie da się, ten trzeba będzie nakupywać. Granulki gotowe, rasowane i zobaczyć wtedy jak to wszystko będzie wyglądało. No bizon się upierdolił jak świniak. Dobra, jedna chyba przedłużą. Dużo nie zostało, ale już po prostu nawet dłuższych jest tyle, że lepiej, troszkę trochę mniej. Ale dużo przyjadło. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie wam się spodobało, to jest jak w górę, jak będziesz dzięki za oglądanie, czy się z mojego filmu na razie. Cześć.